Król Karol III w obliczu nowotworu jak tylko może uważa na zdrowie. Podczas swojego niedzielnego wystąpienia postanowił jednak zrobić wyjątek dla swoich poddanych. Mówiło się o tym, że ma zupełnie inne plany, ostatnio w życiu rodziny królewskiej jest wyjątkowo niespokojnie. Księżna Kate wyznała, że ma chorobę nowotworową, a wcześniej podobną diagnozę usłyszał król Karol III. "75-letni monarcha jest w trakcie intensywnej terapii i jak tylko może stara się uważać na swoje zdrowie. Król Karol miał zrezygnować z interakcji z poddanymi, z okazji świąt wielkanocnych król Karol wraz z żoną Kamilą uczestniczyli w specjalnym wystąpieniu w Buckingham. Według napływających zewsząd wieści miał on na dobre zrezygnować z jakichkolwiek interakcji z poddanymi. Wszystko ze względu na wysokie ryzyko złapania choroby, która mogłaby tylko pogorszyć stan jego zdrowia i doprowadzić do większych komplikacji. Predykcje okazały się jednak niesłuszne. Król zaskoczył zgromadzonych przed pałacem miłośników rodziny królewskiej. Król Karol naraził swoje zdrowie, specjalnie dla poddanych Karol postanowił wyjść do ludu, aby osobiście podziękować zgromadzonym za przybycie. Chwilę po skończeniu wszystkich obrzędów wielkanocnych wyszedł przed tłum, przywitał się i uścisnął dłoń niejednej osobie. Wspólnie z żoną skierowali wiele ciepłych słów do przybyłych, dziękując im za zaangażowanie. "75-latek naraził swoje zdrowie, aby godnie reprezentować rodzinę królewską podczas Wielkanocy. Uśmiech władcy z pewnością stanowił miłą niespodziankę dla wielu.